Mariusz Jurkiewicz, rozgrywający reprezentacji Polski. Mariusz, wszystkich kibiców na pewno bardzo cieszy wiadomość, że trenujesz już w zasadzie z pełnym obciążeniem. Tak, rozpocząłem tutaj normalne treningi z drużyną, co mnie bardzo cieszy, bo to był długo wyczekiwany moment i zupełnie inaczej trenuje się z całą ekipą, a inaczej indywidualnie, więc to jest coś, co mnie napawa optymizmem. Natomiast nie otwieram jeszcze szampanów. To są pierwsze dni. Cieszę się, że mogę tu być, że trenuję, że na ten moment jest wszystko w porządku i mam nadzieję, że tak będzie dalej. No właśnie, teraz po tych treningach w Warłamowie, które będą trwały ponad 2 tygodnie, prawie 3 tygodnie, przed kadrą jest wyjazd na 2 mecze towarzyskie. Rozumiem, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to również i Ciebie zobaczymy w Katarze. No to jest moje marzenie, a czy ono się spełni, to zobaczymy. Bo w tym momencie przechodzimy takie dosyć wyjątkowe przygotowania, bo dużo pracy fizycznej z rana, ale po południu już mamy typową piłkę ręczną. Ćwiczymy nasze zagrywki w ataku, staramy się ulepszać naszą grę zarówno w ataku, jak i w obronie i zobaczymy, czy dam trenerowi na tyle zaufania, żeby postawił na mnie. Pomimo, iż przez ostatni rok Ty w kadrze nie grałeś, to jednak cały czas byłeś z tą drużyną, byłeś obecny na zgrupowaniach. To na pewno też było ważne dla Ciebie, zarówno dla chłopaków. No myślę, że bardziej dla mnie, bo cały czas czułem tą atmosferę, cały czas mogłem być na zgrupowaniu kadry i przygotowywać się, rehabilitować. Miałem do dyspozycji nasz sztab medyczny i za to jestem ogromnie wdzięczny i wiem, że to też mi pomogło zarówno mentalnie, jak i fizycznie. Ja nieprzypadkowo wymieniłem też Ciebie, bo nie jest tajemnicą, że jesteś jedną z osób, która bardzo dba o dobrą atmosferę w drużynie. Ja cieszę się tą atmosferą, a jeżeli mogę dołożyć swoją cegiełkę, to zawsze jest mile widziany. Bardzo dziękuję i życzę zdrowia. Dziękuję bardzo.